Legnicki Omnibus to konkurs historyczny, który organizowany jest już po raz trzeci. Głównie chodzi o to, żeby w tym konkursie pogłębiać wiedzę historyczną, obywatelską, która jak najbardziej jest potrzebna tym wszystkim mieszkańcom Legnicy, którzy stąd się wywodzą. Konkurs ma zasięg miejski i porusza tematy związane z naszą małą ojczyzną. Uczniowie pracowali w grupach, odpowiadali na pytania i przedstawiali prezentacje multimedialne. Uczniowie odpowiadają na pytania, na szereg pytań. I tutaj intelekt oczywiście musi mocno pracować, ponieważ pytania są bardzo szczegółowe, trudne. Organizator konkursu Michał Rocznik mówi, że celem jest uczenie poprzez zabawę. Zabawa polega po prostu na wykonywaniu pewnych zadań, które tutaj wymyśliliśmy dla uczniów. I one są bardzo różnorodne, ponieważ angażują różne zmysły. Tak? Na przykład wzrok, rozpoznawanie ilustracji, słuch muzyczny tutaj szczególnie, bo muszą rozpoznać XIII-wieczne utwory, XIV-wieczne. Uczniowie, zanim sprawdzili swoją wiedzę, mieli okazję wziąć udział w warsztatach przygotowywanych przez Muzeum Miedzi. Można powiedzieć takie interaktywne, bo uczniowie mogą dotknąć eksponatów, pooglądać jakby troszeczkę od kuchni, o tyle, o ile można oczywiście. Zwycięzcą konkursu zostało Gimnazjum nr 1, zdobywając 57 punktów. Na podium stanęło również drugie liceum z 56 punktami, a trzecie miejsce przypadło szóstemu liceum, które zdobyło 46 punktów.